Są ludzie na tym świecie, którzy wykonują zawód z pasją i dlatego sięgnąłem, jak mnie pytasz o pasję, to ja od razu zacytuję na przykład Maćka Sztura, syn Jerzego Sztura, też świetnego aktora, który tak pisze, cytuję. A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś, rzucić się w przepaść, poczuć, że się frunie. Bez tego może bezpieczniej, ale nijako, mówi Maciek Sztur. Czyli dla mnie, jak pytasz, pasja to jest coś dodatkowego, taki suplement do życia, bez którego niektórzy nie dają rady. Dynowie takich ludzi z pasją jest mnóstwo. Jak już żeście mnie zaprosili, to ja tu wywołam choćby moją kochaną mamę, która przyszła tu z nakazu pracy i dla niej pasją był teatr, animacja. No to w szkole się wszystko zaczęło, kiedy ona robiła różnego rodzaju takie montaże słowno-muzyczne, jeździli z tym nawet trochę po Polsce. Pamiętam Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych Form OFTA, kiedy pojechaliśmy do Gdańska po raz pierwszy. Wywołam tutaj ludzi z Dynowa. Mariusz Kasprowicz, pan doktor, był wtedy z nami. Też tam pewną kwestię mówią, na świetną pamięć tekstową. Nawet niektóre tu ciekawostki powiem, bo chyba nie znacie tych ludzi od tej strony. Ewa Czyżowska, moja siostra, Gośka Hardula, która stąd odleciała, jak wielu z Dynowa. Wtedy mieliśmy taką to grupę, mama moja napisała scenariusz i to się sprawdziło. Jeździliśmy do Tarnowa, byliśmy na biesiadzie teatralnej w Choryńcu, tam gdzie później my z kabaretem. Czyli pasja to coś dodatkowego, coś, co pozwala się spełnić, ale myślę, że pasja to także możliwość kontaktu z ludźmi, też z pasją. To jest pasja, która wynikała też z tego, że ja w ogóle w szkole zacząłem bawić się w wierszyki i w kabaret. No i tu są wszystkie wierszyki, które towarzyszyły mi kiedy przyszedłem do szkoły, no to zacząłem rymować na różne okazje. Na okazje także szkolne. I tu jeden rozdział jest szkoła na wesoło. Gdzieś tam jest on, gdzieś tu jest. Czy zdążymy? Typy uczniów, czy o, na przykład co tam jeszcze? Rymowana rekrutacja, szkolne tortury. No, typy uczniów, nie? Tak pamiętam dzisiaj. Jeden uczeń wychodzi, my lubimy przestrzeń w kroku, łatwo nas rozpoznać w tłoku, w luźnych portkach, w luźnej bluzie, uwielbiamy żyć na luzie. No i tak sobie rymowałem. Na różne tematy. No przede wszystkim myślę, że moją w pewnym sensie pasją jest także Dynów. Ja tu zostałem, ja chcę tu zostać, kocham to miasteczko i też napisałem parę rzeczy dotyczących Dynowa, na przykład Jarmar Dynowski. Pan Antoni Dżuła kiedyś próbował do tego muzykę napisać i napisał, ale kapela Tońko nie gra często tego numeru. Także jak pytasz, Łukasz, o rymowanie, no to jest efekt tego w postaci Życie do rymu, to książeczka sobie jest. Mam nadzieję, że jak będę kończył 60, to znowu mi się uda coś wydać. Pasja bez dzielenia się nią nie ma sensu, to po pierwsze, a myślę, że istota pasji właśnie polega na tym, żeby tą pasję, no słowo teraz bardzo wyświechtane, ale powiem, żeby tą pasją zaszczepić innych, prawda, żeby w jakiś sposób stać się, jeszcze używając innej metafory, siewcą pasji, no bo generalnie myślę, że z tego, co tutaj już ja mówiłem, inni mówili, to warto mieć pasję, żeby pokazać, że małe środowisko nie musi być przeszkodą, nie musi być barierą. Nie będę się powtarzał, bo to udowodnił i Tosiek Dżuła, i pani Krystyna Dżułowa, i jak ja mówię mojej mamie, to też to udowodnili. I ten wicemistrz świata w czym? No,
w Gętkarskie Muchowym, przepraszam, a wcześniej Franek Szajnik, który już nie tylko wicemistrzem, tylko mistrzem świata, czyli prowincja nie musi być przeszkodą. I dlatego myślę, że ci wszyscy, którzy tu patronują akcji tej, którą wy realizujecie, to można ich nazwać właśnie siewcami pasji i trzeba powodować, żeby ludzie nie mieli kompleksów, żeby wychodzili z ukrycia, żeby też uwierzyli, że w małym środowisku można nie tam w cichości gdzieś w zaciszu domu, gdzieś tam do tej szuflady wszystko chować przysłowiowej, tylko żeby wyjść z cienia, żeby no zarażać pasją innych, o, zarażać pasją innych. My zarażamy, a ci, czyli powiedzmy sobie, że to ma być taki łańcuch, prawda? My zarażamy pasją, a potem ci, którzy wyjdą z cienia, znowu niech zarażają pasją i wtedy ta rzeczywistość małych ojczyzn będzie ciekawsza. I ja myślę, że Dynowianie to świetnie robią.